teraz w krótkich słowach o liście pogardy. Dominikanin, ojciec Tomasz Dostatni i profesor z KUL ksiądz Alfred Wierzbicki, oczywiście między innymi, podpisali się pod listem dzielącym Polaków na lepszych i gorszych i wsparli celebrytów szczepiących się przed lekarzami i pielęgniarkami. Ilu lekarzy i pielęgniarek opiekujących się ciężko chorymi na koronawirus musiało czekać, by najpierw mogli zaszczepić się aktorzy i na przykład szefowie, tudzież założyciel TVN-u? Między innymi o tym będę rozmawiał teraz z naszym kolejnym gościem, a jest nim poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński, którego witam przy naszym telefonie. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór, panie doktorze. Witam serdecznie radio słuchaczy Radia Polska. Czy pana posła nie zaskoczyły te nazwiska duchownych, którzy przyłączyli się do dzielenia ludzi na kategorie lepszych i drugiego sortu, nazwijmy to? Znaczy, biorąc pod uwagę wcześniejsze wystąpienia tych dwóch duchownych, bardzo ostro cenzurujących, czy nierzetelnie moim zdaniem, rządy Prawa i Sprawiedliwości, to po części mnie nie dziwi. To jest to środowisko Unii Demokratycznej, kodu liberałów. Myślę, że kapłani powinni zajmować się czymś innym, wspierać ludzi biednych, ewangelizować, a nie uprawiać politykę, bo ten list nie traktuje w kategoriach takiej elukubracji, czy tego tekstu przygotowanego z wysiłkiem i bez talentu. Nie ma tam istotnych akcentów w tym liście. Jest obrona takiego kolesiostwa z okresu PRL-u, załatwiaczy z okresu PRL-u. Tutaj nie można tego bronić w ogóle, tych celebrytów, aktorów, tego co zrobili. To już powinno być dawno powiedziane, przepraszamy, każdy z nich po kolei. No właśnie. I można było przejść do porządku dziennego, natomiast to środowisko brnie w dalszym ciągu w tą narrację taką, że nic się nie stało. To jest raptem 20 osób. Czym dalej brnie, mam wrażenie, tym bardziej się ośmiesza, ale że inni ludzie, podobnie myślący do tych celebrytów, być może przyzwyczajeni do korzystania z przywilejów, złożyli podpisy w obronie celebrytów, no to może dałoby się jeszcze jakoś wytłumaczyć jakimiś przyzwyczajeniami, że sami też by wepchnęli się przed kolejkę i tak dalej. Ale że duchowni wpisują się w ten system budowania takiej oligarchii opartej na znajomościach, no reszta to dla nich motłoch? Czy jak to rozumieć? No właśnie, ten list, pod którym podpisali się dwaj duchowni, znani ze swoich wystąpień publicznych, politycznych, ten list mimo wszystko tworzy krąg kategorii osób, nie wiem, nadludzi, wyższej kategorii, lepszych od innych. Myślę, że jeżeli już chcieli się włączyć duchowni w jakąś akcję, jakąkolwiek akcję, to przede wszystkim właśnie, aby skłonić tych celebrytów do tego, aby jednak przeprosili. To taką akcję miał za szczytny cel, żeby nawrócić błądzących, bo to jest rola kapłanów. A tutaj niestety wsiedli na jeden wózek i, że tak powiem, jadą dalej. No. Mówię o tym, że jako też człowiek należący do Kościoła katolickiego mówię to tym bardziej z wielkim smutkiem. Wczoraj aktorka Janda we wszystkich właściwie możliwych programach stacji, której założyciele albo też obecny dyrektor również wepchnęli się przed kolejkę, roniła łzy i rzucała całą odpowiedzialność właściwie, można powiedzieć, na media publiczne. Chociaż to nie media publiczne, tylko telewizja Polsat akurat jako pierwsza cały temat poruszyła. Jak panu się podobała w tej roli? Dobrze wypadła? No cóż, pani Janda gra swoją rolę niewinnej owieczki, która kryje się na ofiarę tego wszystkiego. Zapomniała pani Janda, że jak to powiedziała jedna z pań lekarzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zabraliście mi moją szczepionkę. Więc to jest takie ponure motto dla tego środowiska celebryckiego, aktorskiego. Ale pani Janda wczoraj mówiła coś innego, dzisiaj mówi co innego. Wczoraj mówiła o tym, że dała listę panu rektorowi WUM-u, dzisiaj mówi, że dała, ale to w ogóle było już po szczepieniach, więc ta narracja się sypie. Powiem panu tak, wielu z nas, ja również w jakimś stopniu, w okresie transformacji, tej walki o wolną Polskę w okresie 88-89, patrzyłem z pewną atencją na krąg tych nazwisk, aktorów i tak dalej. No tak. Patrząc jako na tych, którzy mają być tą elitą, która pociągnie swoją postawą, pewnymi wskazówkami resztę społeczeństwa. Ale to były, jak się okazuje, pozory. Dzisiaj wychodzi to wszystko zło, które przeniosła część tego środowiska z okresu PRL-u do wolnej Polski i mało tego, usiłuje w przypadku akurat tej szczepionkowej afery
obarczać winą to wszystko obóz rządzący, jak to byśmy my ewentualnie, nie wiem, tworzyli jakieś listy, jakieś promocje dla pani Jandy, pana Zborowskiego, pana Millera i jego żony. Ciekawe, prawda, że Leszek Miller nie tylko się zaszczepił, ale też z żoną. Tak, bardzo ciekawe. Tak, czego tego nie powiedział wcześniej? No przecież to tylko pokazuje, że gdyby nie studenci i strona Zoom na WUM, która to opublikowała jako pierwsza te nieprawidłowości, to myślę, żebyśmy o tym nie wiedzieli i w dalszym ciągu znaczna część społeczeństwa patrzyłaby z zachwytem na te kreacje, jakże sztuczne i nieprawdziwe. Można powiedzieć, że maski opadły jednak i to właśnie przez studentów, którzy... Z hukiem podnosząc tumany bardzo brudnego kurzu, niestety, spod stóp tych postaci. No i dobrze było, żeby jednak pani aktor Janda wiedziała, że to sami studenci sprawę ujawnili, a później jako pierwsza telewizja Polska, ona obarcza oczywiście media publiczne, no bo tak ma w zwyczaju. Tak, w obronie celebrytów stanął też tutaj prezydent Poznania, któremu później z jego głupotę wytykali nawet partyjni koledzy, że nie mówię już o społecznikach. Nie wiem, czy pan poseł słyszał, Jan Śpiewak z Warszawy, czy Agnieszka Ziółkowska tutaj z Poznania. Pani Ziółkowska mówiła tak, Poruta, panie prezydencie, a on odbił jej piłeczkę, to lemingi, które całe życie spędziły na dyskusjach o nierównościach społecznych przy sojowej latte, miały w dzieciństwie wszystko, biedy raczej nie zaznają, mądrości po rodzicach się jednak nie dziedziczy. Tak mówi prezydent, wyśmiewając jakby tą krytykę. Tak, tak. Krytyka słuszna, natomiast ja oczywiście komentowałem też na Twitterze swoim te słynne bonmoty pana Jaśkowiaka, że aktorzy to jest dobro narodowe. No biorąc pod uwagę akurat ten czas koronawirusa i walki z nim, to dobrem narodowym, jeżeli już, to są lekarze, pielęgniarki, personel administracyjny szpitali, ratownicy medyczni, żołnierze WOT-u, pracownicy DPS-ów, no można tutaj mnożyć, tak? Tych ludzi z pierwszej linii frontu. Na pewno w tej pierwszej linii frontu nie znajdziemy pana Jaśkowiaka, jakbyśmy, nie wiem, jaką wielką lupą czy szkłem mieszającym szukali. I nagle ten pan... Chcę stworzyć taki wizerunek, że oto mamy dobro narodowe, które trzeba dbać, trzeba ich szczepić w pierwszej kolejności, żeby jak najdłużej żyli. No i właśnie wywołuje to oczywiście u jednych uśmiech politowania, u drugich złość, zwykłą złość, że prezydent miasta Poznania no, tak infantylnie, letancko też broni to środowisko. Celebrytów, aktorów. Wytykali mu nawet, co warto podkreślić, też partyjni koledzy. Wróciłbym jeszcze do słów, które pan już przywołał w części tej lekarki właśnie ze Szpitala Uniwersyteckiego w Warszawie, która napisała i do aktorów, i pewnie też do Miszczaka i Waltera z TVN-u. Zabraliście moją szczepionkę, nigdy wam tego nie zapomnę. To smutne, że właśnie tutaj w tym momencie ci państwo wszyscy nie brali pod uwagę tego, że lekarze, pielęgniarki po prostu narażają na swoje życie, żeby nas ratować, w największym skrócie rzecz ujmując. No tak, no przecież zgodnie z narodową strategią szczepień, no, każdy, kto potrafi czytać ze zrozumieniem, otrzymał informację, że w pierwszej grupie są na przykład pracownicy medyczni, lekarze i tak dalej, ewentualnie jak pozostanie jakaś część szczepionek, to rodziny tych pracowników szpitali i tak dalej. Natomiast dzisiaj po kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego okazało się, że około 10 tysięcy osób czekało za tym, aby móc się zaszczepić w ramach tej pierwszej zerowej grupy. No ale jak widać, to wszczęść było to przemilczane. Zrobiono korytarz specjalny, korytarz życia być może dla celebrytów i aktorów, no ich zwoływano telefonicznie zapewne do tych szczepień. To jest po prostu naprawdę niesmaczne, to jest jeden wielki skandal. To z jednej strony mamy tutaj skandal etyczno-moralny, ale też myślę również kwestie prawne, no bo jeżeli ktoś fałszuje dokumentację, twierdząc, że pan Miller, czy pan Zborowski, czy ktoś inny, to są pracownicy medyczni, nie pracujący w szpitalu, czy coś w tym stylu, no to jest to mimo wszystko, tak sądzę, przestępstwo. Jeżeli ktoś łamie rozporządzenie, jest to akt prawa stanowiony, rozporządzenie Rady Ministrów, to również jest to przestępstwo. I ja myślę, że
Po zakończeniu tej kontroli, po opublikowaniu tych wszystkich wniosków, możemy się spodziewać wniosków do prokuratury z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Aż wstydzę się, panie pośle, przypominać, że Leszek Miller dostał mandat na europarlamentarzystę z Wielkopolski. Wstydzę się o tym mówić, ale na koniec jeszcze chciałem tylko zapytać, jak pan przewiduje, jaki to będzie rok w polityce, co nas czeka? No cóż, no panie doktorze, w nowy rok wchodzimy z budżetem, który przyjęliśmy. Jest tam deficyt 82 miliardy złotych, ale gdyby nie COVID, to mielibyśmy ten deficyt zerowy. Wchodzimy z wyższą płacą minimalną. To też istotna informacja dla tych, którzy nie rozmawiają największych pieniędzy w Polsce, ale to jest 2800 złotych. Ale przypomnę, że za rządu Platformy Obywatelskiej w roku 2019 było to 1950 złotych, a więc zwyżka o 1050 złotych. Bardzo ciekawa propozycja pana premiera. Nowy plan na rok 2021. To jest cały front działań, wiele obszarów, między innymi rodzina, ekologia, cyfryzacja, duże inwestycje, ale też działania dotyczące walki z koronawirusem i wspieranie polskich przedsiębiorców, polskich firm. Chociażby tej strony może o takich pięciu głównych działaniach. To jest umorzenie w wybranych branżach części udzielonych pożyczek. To mogą być też tarcze branżowe dla najbardziej dotkniętych kryzysem koronawirusa. Duże projekty inwestycyjne. S11, bardzo ważna inwestycja dla Wielkopolski, czy też przyspieszenie prac na S12, która się przybliży do granic Wielkopolski. Długotrwałe pożyczki dla odbudowujących potencjał rozwojowy, czy też cała sfera różnego rodzaju działań, które mają rekompensować części bazy kosztowej. To wszystko przed nami. I tutaj też powtórzę panu premierem Mateuszem Morawieckim, że jak dobrze pójdzie i damy radę temu COVID-owi, to też zależy po części od nas, że będziemy trzymać ten reżim sanitarny, epidemiologiczny, to może za 5-6 miesięcy będziemy mogli powoli odbijać naszą gospodarkę tak, aby była na tak wysokim poziomie jak przed koronawirusem. To tak w tym wymiarze mikro i makroekonomicznym. No jeszcze wzrastają renty i emerytury. Dobrze byłoby też porównać, jak to wyglądało za rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. U nas te emerytury i renty wzrastają, wzrosły w tym przeciągu kilku lat o 30 parę procent. Kiedy rządziła Platforma z PSL-em, to było raptem 10%. Były podwyżki po 2 złote. U nas to są kwoty kilkudziesięciozłotowe. To pokazuje, że nawet w tym trudnym czasie, jakim jest koronawirus, potrafimy ten budżet, to dobro, które pracują wszyscy Polacy, w sposób uczciwy, transparentny i dzielić tak, aby starczało na te wszystkie programy prospołeczne, przecież 500+, K+, i tak dalej, i tak dalej. Będzie o czym rozmawiać z tego wynika, wprowadzając te wszystkie rozwiązania i te programy. Bardzo panie pośle, dziękuję za podjęcie telefonu i za rozmowę. Również. Kłaniam się nisko, dobrego wieczoru. Dobrego nowego roku. Dziękuję wzajemnie. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński był gościem Wielkopolskiego Popołudnia z Radiem Poznanie.